Witam serdecznie. Przeciwnikom pisze hihi. Patrzymy, z kim gramy. Kier to dobra. Co no, dwa kier. Nawet top spin. Kto to jest top spin? Antoś. Antoś z Włoch, a po lewej Huni. Huni od Her, 3000 loginsów. Bent z Denmarku. No. Jakoś ładne zwierzątko do. No i mam stary wuj od 2,23. Życzę szczęścia, partner powinien to ugrać. Odda trefla, odda kiera, no. Na dwa trefle odda. Trzy trefle odda, jak on to gra? No. No nie waleta. Nie gramy w figury, tylko do figury, dobry człowieku. To nie ugra tego. Lepiej było grać w piki. Po co on te piki zgłaszał? Po co zgłaszał te dwa piki? No i co? Jak z kierami? No podzieliły się 2-2. W zasadzie można było na kiera wyrzucić. No, trefla nie można było wyrzucić, to nie wiem. A jeszcze można oddać waleta pik, spad. Bez jednej. No nie po co te dwa piki licytował z tym śmieciem. Otworzył kier i więcej nie miał. No, z lewej się zmienił przeciwnik, może będzie pomagał. Ten z przeciwka póki co nie pomaga. Z Turcji, z Turcji to na pewno będzie pomagał. Dwa pik, od razu dwa pik blokujemy. Od razu dwa pik blokujemy, się nie przejmujemy. Nie będziemy grali bez atu, Turku. Tylko będziemy grali 4 pik. Nie interesuje mnie 3 bez atu. Moja ręka nie nadaje się do gry w bez atu. No, kochani, no co mam z nim zrobić? Kto to jest w ogóle? Włoch. Antoś. Przeciwnik się wygłupiał, no.
Przeciwnik się wygłupiał i nic na to nie poradzę. Nawet nie znam rozdania. Poszło, zniknęło, pominięte. To jest Lori. No 1BA. A, Rolly. Bent. No 1BA. Taki silny 1BA. Górna wartość 1BA. Ba. To jest takie ba. Kiedyś mówiło. Ojej. No nie powinien mieć nic, ani starszej piątki, nic nie powinien mieć. No nie ma nic. No zobaczymy. I spróbujmy uruchomić lewy karowe. Może nam się uda. I puszczamy siódemkę w koło, żeby król karob... Oj. Tam było 4, 5, 6. Trudno. Musimy się przerzucić na... Aha, tylko dwie treflowe weźmie. Przerzucamy, znaczy dwie karowe, przerzucamy się na trefle wobec tego. O. No. Ten nie ma kart, ten nam daje lewy na siódemkę kier, zasłużoną. To liczymy, 4, 5, 6, 7, to już żeśmy wygrali. A zagrajmy pika. I spróbujmy dziesiątkę. No ten pociągnie karowe. Ale już drugie nie pociągnie. Czy jeszcze jedną pociągnie, no. No wyrobił lewe na dziewiątkę. Trzy lewy w ręku mamy. Ugraliśmy ten trudny kontrakt. Ósemka karo, dobra, ale nie ma do niej dojścia. Może się piki, może ma dwa piki chłopak. Nie miał. No ugrałem, ledwo, ledwo. Wygrałem 0,6. Ojejko, się patrzę na te karty, czy coś można było więcej zrobić. Dama pik leży. Spasujemy. Nie mamy odzywki na tą rękę. Na tę rękę dwa trefle nie możemy. Musielibyśmy powiedzieć trzy trefle. Czy można było powiedzieć, ale ze starszą czwórką nie należy otwierać blokiem. Jest taka zasada. Proszę zapisać, że zacznijcie na stronie piątej. Ojej. Skończyliśmy licytację. O, będziemy wistować na bezatu. Naszny Mika może ich spotkać niespodzianką, bo mam lewe i partner ma lewe. Nie wiem, jak sobie tak. Czy mam szansę na lewe? 5 karo. 1 as. Zależy, jak odpowiadają. 3 kierowe się brało. 2 treflowe mogłem zainpasować trefle. Partner jak zawistuje karo, karo i karo, to leżą i kwiczą. Brakuje im dwóch asów.
Partner jak... No dobra, no niestety. Zasygnalizuje malutką. To jest tak zwany sygnał preferencji koloru, zwany lawintalem od nazwiska autora, żeby mu zagrał w trefla. Bo w karo nie ma sensu. Inna rzutka nie ma sensu. Dwójka karo albo jest singlem, albo pokazuje, żeby zawistować w trefla. No ale czy kaka... O, proszę, jak kaka pięknie. I dziesiątka pokazuje, że mam dalej. Teraz partner jak weźmie, zagra w trefla. On ma szansę... Nie, pika on nie weźmie. Chociaż... Ten ma 5 i ten ma 6, to mój nie ma pików. Kiery ma. Mogę wziąć trefla i mogę wziąć kiera. Długo myślał nad dołożeniem singla. I uciekł. Z robotem gram. Robot dobrze gra. Dobrze robot. I co teraz? Piki. Gra w piki to jest kiepska. A, waleta kara ma. No, mogę dziewiątkę wyrzucić. Szef, możemy wygrać to rozdanie. Jednego asa mi brakowało. Na zero wyszliśmy. Przyszedł Jajkin o, z Turcji. Na Turcy bardzo radośnie grają. Bardzo się cieszę. A ile byśmy lew grali w trefle? Oddawaliśmy trefle, dwa kiery, pika. Dużo. Najlepszy zapis na 5 karo bez 3. Lepiej w trefle. Pik. Pasuje. Jak mój ma singla karo, to leżą. No odpowiedz, 5 karo to ja skontruję, wskazując partnerowi wist. Nie, nie, no ty jajkin nie, ty spasuj jajkin. Ty jajeczny spasuj. No pasuj janki. Na 5 asów grają, napisali, że grają na 5 asów. Co jest jajkin? Co ja takie słabe łącze?
spasował jajki. A, robot jest. No robot jest, nie ma. Robot to może zawistować karo. O, dawaj robot w karo. Taka licytacja sugerowała wist pikowy. Walet bierze. Trzynaście. Dziesięć. Dziewięć. O! Osiem spadło. Gdzie te piki? Dziesięć. O! Z czwórki tak grali. Co to było? Jeden pik mu został. A co z karem? No musisz mieć karę, chłopaku. Damy podłożył. Ajajajajaj. Nie, jak ma jeszcze coś, to się skiepścił. No i wyrzuci dwa kara. Czego bez... A, bo karo oddał. Nie miał co z karem biedny zrobić. W kiery też by nie wyrzucił. Tres... Po cztery trefle, cztery kiery nie mógł wyrzucić. Mój ini. Wini, Denmark, 5000 loginsów. No. Ja mogę z tą ręką pas, nie będę się wygłupiał. Mogę tylko przypasować. Kawę wypiłem. O, dwa trefle, silne odzywki. Jak to mówią, końcówka z ręki, czyli 3 bezatów, 4 kolor starszy albo 5 młodszy. Z reguły naciągają tę odzywkę. Ja też na dwa trefle nie wolno pasować. Będą się kłócić i krzyczeć teraz. Na dwa trefle powinien powiedzieć dwa karo. Napisał mu właśnie, masz powiedzieć dwa karo. Może on go uczy. No ma 1000 loginsów. Mój obciągnął mu trefle, ten już nie ma. On nie ma już trefle, a mój ma jeszcze jednego. Powinien zagrać w trefla. Walet karo, niezrozumiała decyzja.
Albo on był pikowy na pikach. Ojejku. A makier też nie zrozumiała. Są figury chodzi? O, wezmę. I kto ma dziewiątkę karo? O, ugrał. A, nie ugrał. Bez jednej. A, ugrał. Mój miał dziewiątkę karo. I straciliśmy. Dlaczego byśmy to stracili, kochani? Żadna końcówka nie szła. A ten nie miał końcówki z ręki. Co on liczyć nie umie? 10, 21. No nie miał końcówki z ręki. Jedno kier. Najpierw kolor dłuższy zgłaszamy. Już nie jesteśmy. Nie mam na dwa pik, bo pomyślą, że dwa pik to jest tak zwany rewers, czyli góra otwarcia. I dlatego tutaj stosuje się sztuczne otwarcie dwa kar. Zapomnę, jak to się nazywa, to otwarcie dwa kar. Już dawno nie przeglądałem literatury, ale jest takie otwarcie dwa kar na właśnie tak 11-15 punktów. Uciekł mu. 5 kierów i 4 piki. 2 kare, jak to się nazywa? A, ten chciał, żeby zredilować, ja nie zredilowałem. No co, co? Nie miał otwarcia dwa trefy. Nie miał 9 lew z ręki, no miał 2 półtora przegrywającego kara, półtora przegrywającego trefla i półtora to miał 4,5 lewy przegrywające. No ile miał lew? Się rewers nazywa, co ja robię dwa piki, a nie mam na ten rewers. O, ktoś tu przyszedł do nas nowy, bo tam to się... Ekspert przyszedł, prywatny ekspert. 200 loginsów. O, to ciekawe. No to 3 bez atu. No trudno. To jest czasami można rozumieć jako czwarty kolor, cokolwiek to znaczy. Znaczy, to rzeczywiście jest czwarty kolor i może być dwuznaczne, może być przede wszystkim jest forsujące, może być pytanie o trzymanie albo coś innego. No. Ten nie ma dobrego wistu, powinien w trefle zawistować, w drugi kolor dziadka. Zobaczymy, czy ten ekspert umie grać. Chyba, że ma w pikach dama walet 10-9. I tak musimy pójść na podział trefli, więc dokładamy. Walec wziął, to nie znaczy tam nie ma damy. Teraz powinien w kierę odwistować. I wyrobić nam lewę kierową. Podkładamy czujnie waleta, wyrzucamy pika. W trefla, no daj w trefla. Teraz w kiera nie może, bo to mój kolor. W pika spod damy też nie może. Liczymy lewy, ile weźmiemy. Dwie pikowe, 5 karowych, to 7, 8, 9. Kierową trzeba wyrobić. O. Podejmiemy próbę lewy na waleta. Nieudana. Patrzymy, czy nie spada dziewiątka kier. Mhm.
No i teraz bierzemy resztę lew. Powinniśmy wziąć resztę. Dziewiątka kiedy spada? Nie spada, bierzemy resztę. Co ja z tym treflem zrobiłem? Coś przeoczyłem. O, trefla wyrzucił. To dobry znak. Dama tref pod impasem była. Ale chyba spada. O, bardzo ładnie wygrałem. Szyby za tu. Tylko dwa. Plus dwa, patrzymy na rozdanie. Cztery treflowe, pięć karowych, 10 i dwie pikowe, 11. 11 było do wzięcia w widne karty. Ten po prawej uciekł, nie wiem dlaczego. Jorge przyszedł z kile. Jak mój ma jednego asa, tref lub pik, to nie ma. No wist w karo jest czytelny. Walet karo, bardzo dobry. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ktoś już nie ma karo. Tu pokazuje wartości w treflach. Cokolwiek to znaczy. To ma dziesiątkę karo. Jakby mój wistował z dubla, w umówiony system, oczywiście jawny dla przeciwników. O, biorę lewe i odgrywam karo. Ajajajajajaj. No gdzie w pika? A bo on już nie ma kar. Wyimpasował mi króla. Teraz uwaga, pokazuje, że chce, żeby zagrał w trefla. Ten ma tych kierów od góry. A może mój ma trzecią damę, albo drugą. No nie może mieć. Wyrzucamy kara. Już nie ma kierów mój. Bo będzie jak damę pik odegra. Nie, dama pik nie do odegrania. Mój ma waleta tref, mam nadzieję, nie wyrzucił. Nie pamiętam. Wyrzucił. Tam powinienem położyć dziewiątkę tref, nie patrzyłem. No i ma dwa kiery. Trudno. Gdzieś ściągnęliśmy dwóch pikowych i przebitki. Aja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 j
List karowy wyrobił karową. Trzeba kończyć to, bo się męczy. Męczę się. Pół godziny już się męczę. No pokazałem piątkę pikową. O ja powiem, cztery pik. No nie powinien zalistować wasa karą. No bardzo ładnie. Oddam karo i dwa piki. No to lecimy. Bardzo przyjemny wist. Damę zabijemy. I zagramy w pika do dziesiątki. Dobra. Zostały im trzy piki. Aha. A jeszcze kiera mam do oddania. Ajajaj. Wszystko miał. Jeszcze ma pika. Ma pika miał. I długie, i sześć kar. Kierów nie ma. Singla tref zawistował? No jednego kiera wyrzuca, co zrobię z drugim kierem? Wist w karomie ratuje. Pikowy mnie nie ratuje. Ratuje mnie, że wypadnie figura kier singlowa. Może mieć singlową figurę kier. Nie miał. Może teraz dołoży. Nie miał kiera. No nie było. A żal się rozstawać. Ten miał damę kier jeszcze drań. Ajajajajajaj. No nic nie mogą zrobić. To dziękuję. Trzeba podziękować i skończyć transmisję. Dziękuję.